Cześć, witajcie. Cześć, ja dzisiaj jestem niestety tnący się i może być różnie. Zobaczymy, jak będzie. Premier jest w tym tygodniu co niemiara i najgorsze jest to, że tak powiem, duże marki się wypuściły z premierami, w związku z tym jest i dużo specyfikacji, i dużo smartfonów. Powiemy może dzisiaj o tych najważniejszych. Tak naprawdę to trzy firmy zrobiły nam ten tydzień. Oczywiście Samsung, Motorola i Xiaomi. Może proponuję tak zacząć w kolejności, że tak powiem, od zasięgów rynkowych. Samsungi. Samsung pokazał sporo urządzeń, ale telefony tak naprawdę dwa. Pokazali nowego Folda, czyli Galaxy Z Fold 4 i pokazali nowego Flipa, Galaxy Z Flip 4. Jak patrzycie na zdjęcia i wydaje wam się, że widzicie modele z ubiegłego roku, to bardzo dobrze wam się wydaje, bo żeby zauważyć różnicę pomiędzy modelami ubiegłorocznymi a tegorocznymi, jeżeli chodzi o wygląd tych urządzeń, to powiem wam szczerze, że trzeba naprawdę wysilić wzrok, zauważycie różnicę. Ale jak się przypatrzycie, na przykład subtelniejsze zawiasy, są te zawiasy trochę mniejsze, widać, że popracowali nad zmniejszeniem mechanizmu. Wiadomo, oczywiście telefony doczekały się upgrade'u, jeżeli chodzi o wnętrze, bo przyszły nowe procesory, wiadomo jakie, chyba się doskonale domyślacie, że są to flagowe Qualcommy. Oczywiście pamięci DDR5, UFS 3.1, wiadomo, to muszą być flagowce i tak jest. Ja się tak troszeczkę śmiałem, jak na przykład producent tutaj nam komunikował, jak się zmieniły wymiary. No bo wymiary, no to tam akurat najbardziej radykalna zmiana, jaka zaszła, to zaszła w wymiarach Folda, bo Fold troszkę ma teraz inne proporcje, jest niższy o, uwaga, 3,1 mm i lżejszy. I tu faktycznie jest już różnica, bo zjechał z 271 do 266 gramów wagi. Zawsze coś, ale to są żadne różnice. Czyli po Foldzie zauważycie, że odrobinkę mu się zmieniły proporcje ekranów i tego wewnętrznego i zewnętrznego. Po Flipie zauważycie w zasadzie nic. Natomiast w oprogramowaniu tam pozmieniali, pododawali fajne funkcje wykorzystujące zginanie się ekranu. Te ekrany niestety nadal mają widoczną fałdkę. Ta fałdka, powiem tak, zaryzykowałbym twierdzenie, że jest ciutkę mniejsza niż we wcześniejszych modelach, ciutkę mniej wyrazista, ale wiecie, myśmy mieli nówki sztuki w rękach. Teraz też mam w ręku nówkę sztukę. Pewnie to się będzie pogłębiało z czasem. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Powiem wam może za pół roku, jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, to ja jestem spokojny, bo używam tego państwa już dosyć długo i się nic nie dzieje. Także spoko. Zresztą tu wprowadzili też w prezencie gwarancję tak na wymianę tych ekranów i tak dalej. Ale powiem szczerze, taki pozostał we mnie lekki niedosyt po tej premierze. Tych zmian jest trochę za mało, a za chwilę się dowiecie, że pojawili się konkurenci. Więc tutaj tak Samsung, wydaje mi się, trochę zachowawczo. Zrobili upgrade aparatu w Foldzie. Tak, zrobili, oczywiście. Ale to nadal są takie zmiany, wiecie co, ja bym to nazwał dużym liftingiem telefonów, głównie pod względem softu. Natomiast, no tak, tak trochę ten. Cenowo się też jakoś tam strasznie nie zmieniło, o tym za chwilę. Oprócz tego Samsung wprowadził nowe zegarki, Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro. Są całkiem fajne, ale znowu na przykład bebechy to są, jeżeli chodzi o procent, to są takie jak w poprzednim modelu. Baterie powiększyli i bardzo dobrze, bo rzeczywiście baterie to, no to jest trochę piętka achillesowa tych zegarków, wydaje mi się, bo też używam i narzekam, zresztą tak samo jak w smartfonach, że bateria mogłaby być większa. Wracając jeszcze do smartfonów, pewnie was zaciekawi to, że ładowanie nie przyspieszyło, nadal jest bardzo zachowawcze, czyli takie, powiedzmy, kurczę, aż się boję to powiedzieć, Samsung się stał producentem konserwatywnym, bo te zmiany są takie, no dalej 25 watów to nie jest coś, z czym się warto chwalić i w sumie się tym też specjalnie jakoś nie chwalą. Ale wróćmy do zegareczków. To, co jest fajne, to jest ten model Pro, który zyskał obudowę z tytanu. Oba modele mają szafirowe szkiełka, więc tutaj poszedł jakiś taki upgrade w kierunku chyba, wydaje mi się, trwałości obudów. No niestety te zegarki, przynajmniej jeżeli mówimy o tych droższych wariantach, czyli tych wyposażonych w modem LTE czy modelu Pro, to już
No, za chwilę usłyszycie ceny. Jeszcze zasygnalizuję, są nowe słuchaweczki Galaxy Buds 2 Pro z mocno rozbudowaną aktywną redukcją szumów i z 24-bitową transmisją dźwięku, która co prawda działa tylko z Galaxy, no ale mówmy się, że jak kupujemy telefon Samsunga, to zazwyczaj kupujemy słuchawki Samsunga, a nie kombinujemy z innymi firmami. Z drugiej strony, jak mamy telefon firmy na A, to nie kupujemy słuchawek Samsunga, więc może i dobrze, niech to sobie działa w ramach ekosystemu. Wypróbuję to, to wam o tym opowiem. Na razie jeszcze nie zacząłem specjalnie tego używać, więc ciężko mi powiedzieć. To mówisz o dwóch zegarkach i Samsung też mówi o dwóch zegarkach. Ja nie rozumiem tego postępowania marketingowego. Są w zasadzie trzy zegarki. Dlatego, że Słucham? Jeden jest po prostu w dwóch rozmiarach. A ile, że tak powiem, Apple... Ale zerknij w specyfikację. Co czyni różnicę? Jak zerkniesz tego większego i porównasz go z Pro, to się okaże być może, że różnic jest znacznie mniej niż pomiędzy wersją tą podstawową 40 mm, a wersją 44 mm. Także według mnie to są po prostu trzy urządzenia i to są różne urządzenia. One mają różną wielkość wyświetlacza, różną rozdzielczość, różną baterię. No kurczę, no co czyni urządzenia różnymi? To, że Samsung je jakby sprzedaje pod tą samą nazwą, to jest dla mnie jedna z najdziwniejszych rzeczy na świecie. Podobnie jak i to, że nie ma jasnego komunikatu o wersjach Wi-Fi 4G. Znaczy niby gdzieś tam jest w informacjach prasowych, ale w zasadzie nie wiadomo, które są Wi-Fi, które 4G. W przypadku kolorów mówią dokładnie, które są w których kolorach. No zarąbiście. Ale w przypadku już 4G i Wi-Fi informacji na razie nie ma, przynajmniej w tych informacjach prasowych. Wiesz co, ale akurat tak, tu mnie to nie dziwi, bo Apple też komunikuje jednego Apple Watcha, a nie dwa rozmiary i każdy z osobna, a one też się różnią rozdzielczością, tak, o ile dobrze pamiętam, a baterią to na bank. Adam, ja tego nie porównuję z resztą rynku, ja po prostu stwierdzam, że to jest idiotyzm dla mnie. Już. Dobra, to, że Apple robi idiotycznie i Samsung robi idiotycznie, no niech sobie podadzą ręce. Ja z tym nie mam problemu, a akurat uważam, że w przypadku zegarka to właśnie jednym z głównych czynników decydujących o wyborze to jest kolor. Ja wiem, że my myślimy inaczej, Jacek, natomiast ludzie patrzą, chcę mieć zegarek złoty. A złotego nie ma w tym rozmiarze w dupie, to kupię ten mniejszy na przykład. No tak ludzie robią. To jest biżuteria, a nie urządzenie wciąż nadal. To jest, wiesz, coś pomiędzy. Więc w przypadku zegarków takie postępowanie mnie nie dziwi, w przypadku telefonów może i by mnie dziwiło. Wiecie co, no nie będę was cenami zanudzał, bo tych jest pełno, to jest cała długa lista, więc odsyłam was do tekstu podlinkowanego, bo żebyśmy czasu nie tracili. W każdym razie Fold najdroższy to jest 10 koła, najtańszy 8400, Flip najtańszy to jest 5150, najdroższy 6000, zegarki od 1350 po 2350, słuchaweczki jedyny tysiaczek, no to te słuchaweczki też tanie nie są. Są też oczywiście promocje, zajrzyjcie sobie do tekstu, bo to jest nudne, to nie będę wam o tym mówił. No dobra, również składaka pokazała Motorola. Motorola pokazała Razera 2022 z tego roku. Mhm. No, ja nie wiem, czy tych zmian jest jakoś bardzo dużo, ale trochę jest. Wygląda jest inaczej chociażby, nie? No, jest bardzo dużo i powiem szczerze, tu bym zaryzykował, co prawda jeszcze tej motki nie miałem w ręku, dopiero będę ją miał, ale patrząc na zdjątka, to mam wrażenie, że jednak w tym roku chyba Razer skopie trochę tyłek Flipowi, bo tak. Co się zmieniło może tak? Nie wiem, czy pamiętacie poprzednie Razery. One miały taką dość szeroką bródkę na końcu, która nawiązywała do tego kultowego Razera V3, czyli komórki do dzwonienia. Teraz tą bródkę zmniejszono, ekran ten wewnętrzny, elastyczny, bardziej rozciągnięto i jest, słuchajcie, matowy. Ja powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi, bo na renderach tego za bardzo nie widać. Na zdjęciach takich na żywo, no to on też nie jest taki matowy, powiedzmy jak matryce w laptopach, jesteśmy przyzwyczajeni, tylko coś pomiędzy, jest taki, oni to nazywają matte finish. Zobaczę to na oczy, to wam o tym będę opowiadał. Coś przeczuwam, że będę mógł wam o tym telefonie opowiedzieć już za 2-3 tygodnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Wróćmy do samego tego. Rozmiar w zasadzie podobny do Flipa, bo to jest 6,7 cala.
Też jest Full HD, tylko że tu podciągnęli odświeżanie do 144 Hz, czyli ciutkę więcej jak VIP, ale powodzenia życzę tym, którzy chcą wypatrzyć różnicę. Może jak ktoś, nie wiem, odpali jakąś specjalną aplikację, która to wykaże, no to tak, ale tak przy użytkowaniu, no używałem telefonu nawet niedawno z tak wysokim odświeżaniem albo z jeszcze wyższymi, powiem szczerze, że kurczę, no jakoś mnie to nie robi, może tak. Niestety w ekranie co prawda zniknął noczyk, bo wcześniej w Razerach tych składanych był noczyk, teraz jest dziurka, więc też tak troszeczkę sztampowo pojechali. Z tyłu aparaty, no co, no 50 i 13, tak, no więcej chyba nie weszło. Natomiast dużo funkcjonalniejszy jest ten zewnętrzny ekranik w przypadku Motorola, bo jest po prostu większy, ma prawie, no może nie prawie, bo przesadziłem, ale ma 2,7 cala. No więc jest całkiem spory, natomiast Motorola pojechała po całości z baterią, bo jest tylko 3500 mAh, więc maciupeńka bateryjka tu jest w tym telefonie i no cóż, boję się, że ładować to trzeba będzie często, więc jak wolicie trochę rzadziej ładować baterię, no to jednak chyba musicie wybrać Flipa. Ale to są takie telefony, które będą się w tym roku, myślę, biły, jeżeli chodzi o składaki, bo każdy tam ma coś, prawda, po swojej stronie, ale w tym roku powiem szczerze, że Motorola trochę bardziej mi robi. Natomiast cenowo mniej. Ten smartfon dosyć charakterystycznie wygląda. Oni rzeczywiście podali tej matryce, jakby odmiany matryc OLED, które są rzadziej spotykane, bo ten wewnętrzny wyświetlacz to jest P-OLED, a zewnętrzny jest G-OLED. Rzadko się spotyka, że producenci rzeczywiście podawali. Jest 50, która jest całkiem wystarczającym aparatem tak naprawdę do odrobienia sobie zdjęć przy fajnym świetle, przy świetle dziennym pewnie się uda. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no fajnie, że ten smartfon jest chroniony przed zarysowaniami od zewnątrz, tak? Bo jest Corning Gorilla Glass, są szybkie pamięci. Myślę, że to będzie po prostu kwestia ceny, bo jeżeli ktoś będzie chciał mieć klapkę, a nie będzie chciał mieć bardzo kolorowej klapki, to może się zdecydować na Motorola. Tak, no jeszcze co jest ważne, nie wiem jak w tegorocznej Motorola, ale w zeszłorocznych w tych Razerach nie było widać tego załamania na ekranie. Ono było wyczuwalne, ale nie było tak mocno rzucające się jak u Samsungu. No to też macie kolejny argument. Zapomniałem wam powiedzieć o procesorze, ale chyba się domyślacie, co w tej mocce siedzi. I ceny mam przeliczone z juanów, ale wydaje mi się, że jak dorzucimy do tego VAT, to wyjdzie bardzo, bardzo blisko Flipa. I mówię, to jeżeli mam coś, słyszałem, że jednak będą oba u nas na rynku, Motorola też wskoczy z tym Razerem, to się będą tak bardzo fajnie kąsać i wreszcie będzie bardzo fajna konkurencja na składane klapeczki. No, ale pojawiły się jeszcze dwie inne Motorola. Co prawda one mają troszeczkę inne nazwy w Chinach, a inne będą miały u nas. Pojawiła się Motorola Moto S30 Pro i Moto X30 S30, tak? Przy czym u nas one będą miały troszkę inne nazwy, ponieważ S30 Pro będzie miała nazwę Edge30 Fusion prawdopodobnie. Natomiast jeżeli chodzi o X30 Pro, to u nas się będzie nazywała Edge30 Ultra po prostu. Mm-hmm. Specyfikacje mogą się troszeczkę różnić, ale prawdopodobnie dużych jakby różnic nie będzie. Tym słabszym modelem, jako że w X30 macie u nas w katalogu już od dosyć dawna i tam się bardzo niewiele w tej specyfikacji zmieniło, to jest smartfonik flagowy. Pamiętacie, że tam jest ta fajna matryca 200 megapikseli. W zasadzie o nim już mówiliśmy. Jest Snapdragon w 8 plus generacji pierwszej, jest OLEDowy wyświetlacz 10-bitowy, Full HD pracujący przy 144 Hz. A ja mówię, największym jakby przebojem w tym telefonie jest właśnie 200-megapikselowa matryca Samsunga, która ma robić genialne zdjęcia, grupując pikselki po troszeczkę więcej niż do tej pory. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest do tego 50 megapikseli szerokie, jest 12 tele, także będzie jakieś powiększenie, jest 60 megapikseli dosyć imponujące też z przodu.
Po prostu. W związku z tym telefon jest rzeczywiście mocny, tylko ceny prawdopodobnie na rynkach europejskich będzie miał dosyć wysokie. Czwórka pęknie jak nic, bo jak sobie przeliczymy z juanów, to ceny zaczynają się od 2490 za model 828, przekraczając nieco 3000 za wersję 12 plus 512. No to dowalcie sobie do tego 23% VAT-u plus stosowany przez Jacka przelicznik, czyli stówę do góry i... No w tej chwili to już trochę więcej, bo mamy inflację. O tak, no to... No, masz rację. No to 200, myślę, dorzućcie, biorąc pod uwagę, o ile wszystko zdrożało. Powiem szczerze, kompletnie mi nie robi ten telefon. No jest niby ta 200-megapikselowa matryca, ale powiem szczerze, że jestem bardzo względem jej sceptyczny. Tam są te piksele... To znaczy, ja powiem szczerze, od strony fotograficznej wolałbym po prostu troszeczkę lepszy obiektyw tele, może peryskop nawet, niż tą taką ogromną matrycę, bo mamy jakby doświadczenie z gigantycznymi matrycami, że one niekoniecznie są genialne, nawet jeżeli produkuje je producent tej matrycy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z nowym produktem, który właściwie nie wiadomo jak działa, jak jest. Tak, zgadza się. No i jest drugi troszeczkę tańszy smartfon Motorola i to jest ta Motorola, która się w Chinach nazywa właśnie Moto S30 Pro, a u nas się będzie nazywała Edge30 Fusion. I to jest smartfon troszkę słabszy, bo już oparty o Snapdragona 888 Plus z poledowym wyświetlaczykiem 655, też Full HD pracującym przy 144 Hz. No i tutaj pamięci jest troszeczkę mniej, bo jest 256 i 512, jeśli chodzi o pamięć użytkownika, 8 albo 12 RAM. Najgorsze aparaty fotograficzne. Tam jest 50, 13 plus, prawdopodobnie dwójka jest jeszcze dodatkowa. Dwójka, jak w mordę strzelił, dwójka. No. I 32 megapiksele z przodu, także zobaczcie, że szału nie ma. Ładowanie jest 68 watów. Ja nie wiem, po co mi ten model także... ale ojej. No, a nie wiem, czy wspomnieliśmy o X-ie pewnie wcześniej, tak, ale dzisiaj chyba nie, że tam jest 125-watowe ładowanie z kolei i jest 50-watowe bezprzewodowe ładowanie. Jest to dosyć imponujące, jest też zwrotne bezprzewodowe 10-watowe, ale to czekajmy, aż się pojawi na polskim rynku pod inną nazwą. I to jest taki, ja to w zasadzie nie wiedziałem, jak ten model zakwalifikować, bo to jest coś takie z pogranicza flagowców i średniaków, no bo umówmy się, Snapdragon 888 Plus to był kiedyś flagowy procesor i w sumie nadal jest, tylko jest już trochę starszy. No a telefon kosztuje, biorąc ceny z juanów, od 1480 za 828 po 1950 za 12512, więc powiedzmy, że faktycznie, tak jak Jacek zauważył, jest tańszy od X30, ale powiem szczerze, że jakoś niczym specjalnym wydaje mi się nie kusi. To znaczy, gdybym miał się decydować, to prawdopodobnie wolałbym jednak X-a, chociażby ze względu na tą rekordową matrycę. Zawsze jest nadzieja, że będą te zdjęcia rzeczywiście troszeczkę fajniejsze. Natomiast no, tak naprawdę powiem szczerze, że mnie też ten telefon jakoś nie... Że tak powiem, zdziwiła mnie trochę specyfikacja, ale okej. Okay. Dokładnie. No, nie tylko ciebie zdziwiła, mnie też zdziwiła. Trzeci no producent. Mamy kolejnego składaka. Tak, jest kolejny składak. Kurczę, i mnie to strasznie cieszy, bo ja uwielbiam składaki. Xiaomi pokazało Folda 2. Co fajnego w tym telefonie jest, oczywiście patrząc bez niestety możliwości pomadzania go, chociaż tu mam nadzieję, że w końcu się Xiaomi zdecyduje wprowadzić to do Europy. Moi drodzy, główny wyświetlacz, ten duży wewnętrzny 8 cali, czyli jest to model większy nieco może od Folda, chociaż nie, bo Fold zdaje się też ma 8 cali, już mam sklerozę. W każdym razie ma ekran rozdzielczość 2K, jasność 1000 nitów, odświeżanie 120 Hz, więc bardzo porównywalnie. Zewnętrzny też porównywalny, 6,56 cala Full HD, 120 Hz. Budowa oczywiście foldowa, czyli książeczka. Procesor oczywiście, tak zgadliście, Snapdragon 8 Plus 1. Pamięci też zgadliście, 5 i 3.1.
Baterie też w zasadzie możecie odgadnąć, bo jest spora, ale nie duża. Jest spora jak na składaka 4500, ale jest watowanie. Tak, jest 67-watowe watowanie. Oczywiście są głośniki stereo. No i cóż, przewaga nad Foldem, czy jest jakaś w zakresie aparatów? Trochę. W zakresie tego pod ekranem składanym. Bo tak, z tyłu to mamy znajomy bardzo układ. 50-teczka, jak u Samsunga, ZOIS oczywiście, szerokokątny 13-megowy i teleobiektyw 2x 8-megowy. Dzień dobry, brzmi znajomo. Jedyne, czym się Xiaomi, tak, że tak powiem, pochwaliło, co bym skłoniło mnie, żebym się tym telefonem zainteresował, to, że jest smukły. No i rzeczywiście na renderach, jak sobie popatrzycie po rozłożeniu, ile tam, że tak powiem, mięska jest wokół gniazda USB-C, to rzeczywiście ten telefon jest bardzo płaski. Ale jak tak patrzę na ceny w yuanach, to powiem Wam szczerze, że no, trzymam, że tak powiem, kciuki za Xiaomi w konkurencji z Samsungiem, bo będzie im to potrzebne naprawdę, bo no słabo te ceny wyglądają, powiem Wam szczerze. Ja sobie porównywałem mniej z Samsungiem, a bardziej troszeczkę z poprzednim Foldem i powiem szczerze, że przedziwne zupełnie ruchy, bo jest trochę mniejsza bateria, trochę mniejsza matryca głównego aparatu fotograficznego niż w poprzednim Foldzie, bo w poprzednim, nie wiem czy pamiętacie, była 100-megapikselowa matryca, to jest 50 i to nie 50 najlepsza wcale, co prawda to jest 50 Sony. No jest rzetelna, ale nie jest najlepsza 50 Sony, jaką Sony oferuje do urządzeń mobilnych. I jak sobie porównacie z poprzednim Foldem, to się okaże, że Xiaomi nagle zaczęło robić gdzieś jakieś oszczędności, a cena mimo tego jest niezbyt fajna. No tak, słuchajcie, ja po prostu, ja nie będę tego komentował, bo myślę, że skomentujecie to sobie sami. W każdym razie ja Wam porównam ceny tego Folda od Xiaomi w Chinach z cenami europejskimi Folda od Samsunga. Moi drodzy, 12256, bo akurat takie wersje są równoważne. Samsung 8399 w Polsce, w Europie, tymczasem Xiaomi w Chinach 6052. Jak sobie to przeliczycie, no to macie porównanie, też ta cena wyjdzie. Dalej mamy 12512 w juanach, 6725 za Xiaomi, w złotówkach za Folda 9000. Znowu mamy, że tak powiem, podobny level cenowy. No więc mówię, będzie znowu taka konkurencja, no trochę chyba mam wrażenie, że jednak tutaj Xiaomi akurat z tym telefonem, no jakoś chyba niekoniecznie, aczkolwiek też nie wiem, czy oni go wprowadzą w ogóle do Europy, bo oczywiście za ten temat. On mi się, powiem szczerze, podoba wyłącznie od strony designerskiej, jako że nie można go wziąć do ręki, w związku z tym nie wiadomo, jak to działa, natomiast on jest ładny po prostu. Tak, no ładnie wygląda i tu muszę przyznać, że Xiaomi zrobiło jedną rzecz dużo lepiej niż Samsung. Jest złoty, a skromny. A ja lubię złote smartfony, nie wiem dlaczego, no ale tak mam, widocznie jestem. Jest złoty i czarny. Tak, no czarny, no to czarny, no czarny to jest mech, ale ten złoty fajnie, naprawdę ładny, pod względem wizualnym jest to rzeczywiście ładna konstrukcja, tu nie można odmówić, ale myślę, że trochę z ceną przesadzili, no jednak. No i jeszcze jedna propozycja od Xiaomi, tym razem jest to marka Redmi K50 Ultra, który tak naprawdę jest, jeżeli chodzi o specyfikacje, dosyć podobne do K50 Pro, ale jednak troszeczkę inne, bo to są jednak różne smartfony. I mamy tutaj też specyfikacje no, z górnej półki. Jest Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, jest OLEDowy wyświetlacz 667 z Corning Gorilla Glass Victus i 120-hercowym odświeżaniem w nietypowej rozdzielczości pracujące. Oni ją nazywają 1/5K. Dziwne w tłumaczeniu to jest w każdym razie. 1220 na 2712. Ja nie liczyłem, jaka to jest część 4K w związku z tym. Ale jest to dziwna rozdzielczość. Nie spotkałem się chyba do tej pory z taką. 108-megapikselowa matryca Samsunga. I to jest jedna z tych nowych, zdaje się, 108-megapikselowych, bo to jest HM6. Co ona sobą prezentuje? No,
nie jest to gigantyczna jakaś matryca, jeżeli chodzi o wielkość fizyczną tego czujnika. Niemniej ciekaw jestem, powiem szczerze, co będzie z tego wychodziło. Towarzyszy temu ósemka do zdjęć szerokokątnych i dwójka, także jest trochę biednie, jeżeli chodzi o zestaw globalnie. Z przodu jest 20 megapikseli. Z tyłu właściwie można liczyć tylko na główny aparat, no i ewentualnie na szeroki kąt, tak? Nie ma znowu teleobiektywu, który znacznie podwyższyłby cenę smartfona. W związku z tym to go sytuuje jakby poniżej smartfonów fotograficznych. Dokładnie. Jeśli chodzi o pamięci, tych jest sporo, bo jest 8 albo 12 do wyboru RAM-u, 128, 256 albo 512 w pamięci użytkownika. No i brak obsługi kart oczywiście. Ale jest IRDA, podobnie zresztą jak w składaku. Będzie szybki przesył danych oczywiście dzięki procesorowi. Także jest to smartfon rzetelnie dosyć zrobiony, tyle że fotograficznie mu trochę brakuje. No tak. Z rzeczy zabawnych można go też kupić z logo Mercedesa, co jakoś mi się kompletnie nie klei, bo no Redmi no to jest takie budżetowe Xiaomi, tak, teoretycznie. Co tu ma Mercedes do tego? Nie stać się na Mercedesa, kup sobie Redmi. Tak, no w mijającym tygodniu jeszcze ewentualnie OnePlus wypuścił Ace Pro, który jest ale klonem kolejnego. O nim żeśmy mówili, bo to jest klon, tak? Słusznie zauważyłem. Wspominaliśmy o nim już wcześniej przy okazji tak naprawdę jego pierwowzoru, ale zachęcam, żebyście zajrzeli do katalogu i zobaczyli, czy rzeczywiście ta specyfikacja jest identyczna. Tak, ziewniecie, ale żebyśmy nie ostrzegali. Jeszcze wrócę na sekundę do Xiaomi, ale tu już was odsyłam do tekstu też, bo to nie ten serwis. Jeszcze Xiaomi całkiem fajny tablet, duży pokazało, 12,4 cala też wczoraj razem tam z tymi telefonami. Rzecz się nazywa Pad 5 Pro 12,4, Snapdragon 870 w środku, ekran 2K. No też całkiem sympatycznym wydaje mi się urządzonko dla tych, co chcą mieć mały telewizor w plecaku. Sobie zerknijcie do newsa i myślę, że chyba na tym dzisiaj możemy zakończyć, nie? I to chyba na dzisiaj wszystko. Nie wiem, czy mnie dzisiaj bardzo nie cięło, bo ja dzisiaj jestem rzeczywiście troszeczkę w proszku. Się okazało, że mi rzeczy nie działają, no ale jakoś się udało dobrnąć do końca. Dobrze jest. To cóż, dziękujemy, że nas oglądaliście i oglądacie, nawet jak mamy problemy techniczne. Pozdrawiamy was serdecznie. Udanych urlopów, udanego weekendu dla tych, którzy mają, a dla tych, którzy pracują, no cóż, szczere kondolencje. Uczucia. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiamy was serdecznie.